Nie ma to pyza na kolejnym wypadzie na Rybkinie, inaczej wraz z kolegą Marcinem Robertem. Siema Marcin. Siema. Z Marcinem rozstawiamy się właśnie i Robertem, zaraz tam do niego dojdziemy. Najpierw rozłoży się, a później zobaczymy co jak. Więc zapraszam na najnowszy film z moim udziałem z Połańca. Tak, w końcu jestem na kanale w Połańcu i zaczynamy dzisiejsze zmagania. Jest godzina 7:15, sobota 1 lutego, więc poświęcimy dzisiejsze wędkowanie. Przygotowałem zestawy, ale na początek rozrobimy zanętę. Nim rozłożymy sprzęty, zarzucimy zestawy, przygotujemy zanętę. Na dzisiaj przygotowałem z dynamita Big Fish River taką oto mieszankę, ser, czosnek pójdzie do jednej kuwetki i drugą mieszankę z dynamita Big Fish River kryla ciemniejszą i to przygotujemy w drugą mieszankę. Zobacz, takie Marcin. Kwisze? No i ser z czosnkiem. Ten ser czosnek może być fajny. I do tego dumblesy. Widzisz takie? Też w komplecie oraz dwie pasty, żeby obtoczyć to, wiesz. Pasta nie proszę. Pasta, wiesz, żeby przynęty no. Obtoczyć. Też w tym. I przygotuję teraz dwie mieszanki, dwie. Na jedną, jedną, na drugą, drugą. Zobaczysz co. Robaki chcesz? Trzymaj. No, robaki chcę. Robaczki. I drodzy Państwo, przygotujemy mieszankę po kubeczku. Ale jedzie. Niedużo. Weźmiemy. To jest 3/4. Mieszanki. Damy jedną. I do drugiej to samo. Kuwetki. Damy drugą. Na jedną wędkę będzie kryl, na drugą czosnek. Serem. Jak coś w razie co dołożymy drugą kuwetkę, zobaczcie, nawet są odrobiny peletu, zobacz. Widzę, fajne pokruszone. Zobaczcie, tak to się, drodzy widzowie, prezentuje jedna i druga mieszanka, którą zaraz wzbogacimy. Czyli weźmiemy wodę, trochę może za dużo. I do wody damy jakiegoś dopalacza. Najpierw zanętę sobie przyszykuję dopiero. Z tej samej firmy. Big Fisha. No. Dynamita, czosnek. I to nam da ładną smugę. Zobaczcie. Rozmieszamy. I stopniowo zalejemy naszą mieszankę. Oto tym dopalaczem. Dobrze, to jest na mączkach. Niech sobie dojdzie. Teraz drugą mieszankę, czyli woda. I tym razem dodamy kryla z dynamita.
kryl. W razie co na gotowo będziemy dokładać mieszanki, damy trochę wody i jeszcze na dodatek do kryla dołożymy krwi, czyli krew suszona. Zobaczcie, suszona krew. Dobrze, myślę, że starczy. Suszona krew. Podkreśli nam kolor. A tu czosnek. Dobrze. Ręcznik jakiś by mi się przydał. I teraz jeszcze zrobimy tak. Pieczywo fluo. To pójdzie na sam koniec. Damy tak, z bajteka 2 mm kryl, a do czosnku dodamy sonu mieszanki. Czyli kulki, pelety, sonu i z dynamita. I garstkę tutaj. Dobrze. Teraz dalej do każdej z mieszanek dodamy konopi. Resztę musimy zostawić troszkę tak, aby później dołączyć. Trochę peletu z Carling. I mielonych konopi. Później wzbogacimy to jeszcze kolendrę, nie pieczywo fluo, to damy na koniec. Dobrze. Zanęta dochodzi. Zobaczcie. I to pójdzie do koszyka. I druga mieszanka, która się tak prezentuje. W razie co, jak będzie ryba, żeby zatrzymać ją większe frakcje, później będziemy to regulować większymi peletami, które przygotowałem. Pokażę wam. Pod spodem mamy większy towar z kompres, większe kawałki, które będziemy regulować w zależności od brań, jak ryby się nam będą kształtowały. Mieszanka do koszyka dochodzi. Jedna, druga. Zobaczcie. I myślę, że będzie w pytkę. Na koniec dorzucimy
pieczywa fluo, niedużo. Tak pod kolor, niedużo tego pieczywka. Może jeszcze trochę ciemniejszego. I to są, drodzy Państwo, moje dwie mieszanki z dynamita na ser z czosnkiem oraz kryl i dodatki do jednej i drugiej wędki przygotowane oto z tych mieszanek, które dzisiaj wypróbujemy. Dobrze. Jak zanęta dochodzi, zakładamy dzwonki, przypony i zarzucamy zestawy. Mieszanka dochodzi. Zobaczcie, jest pytkę. Jak dla mnie. Dorzucimy jeszcze robactwa. Mamy pinkę. Po trochu. Do jednej, tak i drugiej mieszanki. Zobaczcie. Musimy dobrze zbić to, aby się skleiło. To jeszcze domoczymy. Krylem. Z krylem i z krwią ta mieszanka. Piękny zapach. Zobaczcie. Jedna i druga jest w pytkę. Założymy najpierw tą. Weźmiemy wędkę i mamy niesymetryczną pętlę. Koszyk guru 57 gram na niesymetrycznej pętli, skrętka. I teraz przyczepimy przypon. Przyponówka. Weźmiemy z fluokarbonu. To z drugiej strony. Na fluokarbonie przypon. Weźmiemy 18. Tak, żeby w razie bonusu jakiejś większej ryby nie stracić. Więc dlatego 18. Przypon o długości 60 cm z hakiem. Dobrze. Szybko z łączka. Zapniemy. Dobrze. I mamy nasz zestaw. Tutaj pójdzie czosnek, ale założymy najpierw robactwo. Mamy ochotkę. Założymy świeży towar. Widzicie, jakie warunki. Ślik, zgawica. Jak na połańcu, zaraz raki założę, jak będę się ślizgał. Jeden, dwa, trzy. Cztery czerwone, zanęta i zarzucamy w końcu nasz zestaw i zaraz to ogarniemy. Wybieramy miejsce tam pod drzewo. I stawiamy
końcu nasze sprzęty. Czyli jedna wędka. Ustawiamy drugą. Woda się wlała już krzywo wszędzie. Dobrze. Drugi zestaw. Tak, żeby nam to nie spadło. I zakładamy to samo pinkę. Jeden, dwa, trzy, cztery. Tylko tym razem idzie tu kryl z krwią i z dodatkami. Dociśniemy i zobaczcie. I mamy na niesymetrycznej pętli nasz zestaw. Dobrze, i drugą z wędek zarzucamy. Niech stoi sobie. Mamy jedną, drugą mieszankę. Teraz rozłożymy sobie podbierak. W razie bonusu jakiegoś. Rejestr wypisany, czyli zezwolenie na kanał, na które czekaliśmy. Porozumienie jest. I tylko teraz czekamy na jakąś rybkę. Dobrze. Zobaczcie. I sprzęty zarzucone. I zapowiada się pięknie, pięknie, szlas pięknie, po prostu w pytkę. Więc zapraszam na najnowszy film. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec. I jedziemy z tym koksem na połajco. Więc wędkujemy i miejmy nadzieję, że coś fajnego złowimy. Ranie i pierwsza ryba dzisiejszego wypadu po chwili. Więc stara śpiewka, jak to na połańcu. Musimy przełożyć zestaw i zejść na dół. Zobaczymy, co jest. Napinamy żyłkę. I prawdopodobnie certa na z krwią czosnek. Nie, kryl. Ryba zaliczona. Nie jesteśmy zerowi. I zobaczcie, drodzy Państwo, certa. Nie świnka, tylko nieduża certa. Więc certę wypuszczamy i nie jesteśmy zerowi. I jest pięknie, pięknie, szlas pięknie, po prostu w pytkę. Robercik! Co? No jak tam? Ja dopiero rzuciłem ciszę. A ja już certę mam. Certę! Dobra, i wędkujemy. Więc zestaw zarzucony od razu. Pierwsze branie, pierwsza ryba. Ryba wyhelowana, nieduża certa. Wróciła do wody. I wędkujemy, czekamy dalej na kolejne branie. Zaraz zobaczymy, co tam niżej, co u kolegów, u Robercika, u innych kolegów. A na tą chwilę wędkujemy dalej, dalej i dalej, czekając na jakąś konkretną rybkę oto z tej wody.
Idziemy do koleżków, zobaczymy co tam słychać na wstępie. Dobry panom! Witam, cześć. Witam. Jak tam? Jeszcze raz. Witam. Cześć, cześć. Jeszcze raz? Jeszcze raz. No. Panowie, i powiedzcie co jak teraz? Na razie pogoda jest dobra. No. To jest jedno. Ryby współpracują, na razie małe. Tak. Ale jest tendencja zwyżkowa. Tak jest. Zwyżkowa. Tak, o 2 cm brzanka. Ja pierwsze branie, pierwsza ryba certę taką ze 3 dyszki. No ale wiesz, już nie jestem zerowy, jak to się mówi. Aha. I jest w pytkę. No. Powiedz mi jak, ty jak zwykle cienko. Ja, no tak, raczej delikatnie. Nastawiamy się na leszcze, których może się połapia, może nie, nie wiem, zobaczymy. To jest początek dnia. Więc cóż, Sydłek, no trzeba czekać, liczyć na to, że tu dopłyną. I co będzie brało, nie? Tak. Żeby no. Tylko krąbnie weszedł dzisiaj. No. I certa, bo nie połowimy. Nie połowimy. To będzie katastrofa. Nie połowimy. A kolega jak tam? No to no, trzy brzanki takie mówię, z tendencją zwyżkową. Tak? Co 1,5 cm do dwóch, tak. Większe. Tak. Zaczynają co 20 paru. Także pod koniec mamy nadzieję, że będzie lepiej. No a ja myślę, że trochę poprzerzucamy tak parę godzinek, trochę żarcia damy im tam i wejdą. No. Ale woda jest płytka, widać po drugim brzegu. No w ogóle bardzo. Płytka, w sztyce masz fajną, widzę, wysoką, elegancko. Stanowisko Robercika, profesjonalka, nie to co moje. Ja, już żeś się wywalił, nie? Nie, nie, ubrudziłem się, no bo ja wiesz, to ja to jest. No i tak. No Jareczek też tam już coś ładnego krąpia miał, ale mu się spiął. Spiął mu się. No. Także... No ale coś się dzieje. Bardzo. Coś fajnie. Się dzieje. No, drodzy państwo, widzowie, nie ma jak. Połaniec. W lutym pierwszym zapraszamy. W lutym zapraszamy. Tylko jeden warunek, trzeba należeć do związku i opłacić tą kartę. Opłacić. No bo kontrole są jednak. Często. Wpis trzeba zrobić. Porozumienie jest, teraz jest książeczka dodatkowa, którą trzeba wypełniać. Koniecznie mieć, bo. I łapać, łowić, jak to się mówi. Rzucaj, będą, bez będą. Będą, tak. No to więc, jak coś fajnego wołaj. Tak, tak, jak nie, będzie coś. Słyszę, tak. Robert, no. Wiesz, coś fajnego, tego to ja nagram, nie? Bo dla widzów nawet, nie? Pewnie. Bo to wiesz, zimową porą niektórzy, wiesz, nie mają możliwości pojechać nad wodę. No. Siedzą przy tym i zobaczą, jakie ryby pływają, łowić. Taką 50 chociaż już, wiesz, tego jak będziesz miał, wołaj, tak, wołaj, wołajcie, dobra? Panowie, no to połamania. No, dobrze, tylko wołaj, rob cio. Dobrze, dziękuję. No i widzicie, drodzy państwo, idziemy do siebie i wędkujemy. Czekamy, pociągnięcia są, zaraz ściągniemy i zarzucimy jedną na ochotkę. Trzeba często przerzucać, tak aby ściągnąć w łowisko tą rybę. Widzicie na żywo i ryba siedzi. Więc schodzimy na dół. Ryba siedzi, napinając zestaw, żeby nie popuścić. I zobaczymy, co tym razem siedzi na zestawie po schodach pomału, aby się nie poślizgnąć. I ściągamy rybkę. Zobacz, jaki pracuje korum. I mam prawdopodobnie leszcza. Piękny, zimowy leszcz. Pomalutku. I mamy pięknego leszcza. Marcinku, zrobisz mi fotkę? Zobaczcie, drodzy państwo. Piękny leszczyk. Kryl z krwią.
Mam Lecha. No 50, zobaczymy. Fotkę mi zrobisz, proszę cię. Drodzy Państwo, zobaczcie. Cienki zestaw. Ryba łyknęła. Więc zobaczcie. Czterdzieści sześć centymetrów. A więc taka 46 centymetrowa łopatka wraca. Czekamy na większe osobniki. Zobaczcie, odpłynął. I o to w tym wszystkim chodzi. Jest pięknie, pięknie, szas pięknie w pytkę. A więc jeszcze jednej nie zarzuciłem. Zobaczcie, jak nęta daje radę. Nie zdążyłem po tym leszczu przerzucić, a już kolejne uderzenie. Na pinkę, tym razem czosnek. Czosnek i kolejny leszczyk. Na czosnek z serem, z dynamita. Nowa mieszanka, którą próbuję. Zobaczcie, kolejna łopata. Ryba zaliczona. Zważymy tylko. Zmierzymy raczej naszą sztukę. Drugi. Marcin. Tamte 46. Ten będzie ciut większy. Zobaczcie. Za sam koniec. Zobacz. Tamte 46. Ten to samo. To samo. Ładnie. 46. Zobaczcie. Drodzy Państwo. Młody zdziwiony. Pamiętaj, bo młody zawsze jest zdziwiony. Z jakiej ty jesteś wody? Z PZW. Okej. Wypuszczamy rybkę, ale zrobimy fotkę. Zobaczcie. Poszedł. Dobrze. Jest pięknie. Teraz Marcin. Branie Marcina. Drodzy widzowie. Warunki mamy, jak mamy. Pomału. A coś chyba niedużego. Brzankę wcześniej miałem. Miałeś brzankę? Zobaczcie. To samo. Poszła? Jest. Czy klenia masz? Brzanka. Brzanka nieduża, drodzy widzowie, więc wędkujemy dalej. Między braniami przygotujemy sobie przypon. Założymy ochotkę. Ochotkę założymy. Ściągniemy i tylko dołączymy przypon.
i mamy pęczek ochotki, który zastopujemy jedną pinką. Najlepiej o kolorze czerwonym. I tak prezentuje się ta naleszcza mieszanka. To będzie do krylowego zestawu, który ściągniemy. Przy okazji wymienimy przypon, haki, druciaki. Więc szybka piłka. Odczepiamy, przekładamy przypon na bok i dołączamy ten, który przygotowałem razem z Państwem z ochotek. Fluorocarbon zestaw i niesymetryczna pętla. Teraz tylko zestaw na bazie krylu, dodatków z krwią suszoną. I zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt. Niedaleko niech sobie stoi i tą drugą też ściągniemy, przerzucimy na czystą pinkę. Dobrze. Tutaj damy trzy białe robaki teraz do mieszanki czosnkowo-serowej. Dociśniemy i tak to się prezentuje. I też niedaleko. Mniej więcej na środek kanału. Okej. Mam 0,15, 0,73 przypony porobione na dużych haczykach, krótkie 3 cm, 4, 5, no i też dłuższe, jak widzicie, tu na żyłce. A z drugiej strony mam bagneciki, gumki, fluorocarbon. Wszystko jest na fluorocarbonie 80, 60, 50, 40. Przypony na fluorocarbonie, wszystko. Na bagnecikach, gumkach. I tak to się prezentuje. Na chwilę obecną czekamy na branie. Na ochotkę jakieś pociągnięcie delikatne, ale to ma jechać. To ma telepać kijem. Teraz biały robak, delikatnie. To ma jechać. Telepać kijem, dopiero będziemy ściągać zestaw. A na tą chwilę czekamy. Jeszcze chwilkę i przerzucamy. Czym więcej będziemy przerzucać, tym więcej będziemy nęcić, bo to takie wędkowanie z marszu, bez przygotowania, bez nęcenia, na kilka godzin, więc częściej trzeba przerzucać. Nie, białe robaki ściągnę,
bo są jednak może za duże. Stawiam na razie na pinkę i ochotkę. Więc ściągniemy ten zestaw. Zobaczcie, trzy duże robaki nie dają rady, więc zmieniamy zestaw. Wydłużymy przypon na dłuższy i przerzucamy na drugiej, czyli Shimanowskiej, czosnek ser. Czosnek ser, tak? Założymy pęczek. I zobaczymy. Chcę coś złowić na pęczek. Tak i jednej, jak i drugiej. Na pęczek ochotki. Więc dlatego dwie wędki zarzucone oto na ten pęczek tej przynęty. Dobrze. Naciągniemy. I nie muszę tłumaczyć, dlaczego używam dzwonków, tak żeby było wygodniej, żebym słyszał, a nie tylko wpatrywał się w szczytówki kijów. Dlatego dzwonki są po to, aby powiadomić mi o braniu ryby, gdy odejdę, gdy się zagapię, czy coś, czy będę gdzieś w pobliżu. Prawa. Czosnek z serem. Coś tam szarpie. A to ma jechać. Telepać kijem. Takich pojedynczych podciągnięć nie będziemy ściągać. Więc czekamy. Najważniejsze, że na razie nie pada. I zobaczymy, jak to dalej się ułoży. Zaraz pójdziemy do kolegów, zobaczymy, co oni tam mają. Na razie nie wołają, to nic ciekawego nie ma. I wędkujemy. Woda, zobaczcie, jaka płytka po drugim brzegu. Zobaczcie, jak spadła. Ale jakieś branka są. Coś się dzieje. Najważniejsze, że nie weszły mi te krąpie i małe brzanki. Mam rzadziej brania, ale już coś fajnego, czyli certę ładną. I dwa leszcze, trzy ryby jak na tą chwilę, z dwa brania niezacięte. I czekam, aż podpłynie coś do mojej mieszanki, którą przygotowałem. Pierwszy raz używam tej nęty, więc wybaczcie łowienie z marszu przy wędkowaniu na nową zanętę. To jakieś podciągnięcie, teraz prawo. Więc zobaczymy, jak ta mieszanka przy dzisiejszym wędkowaniu dalej się będzie spisywała. Zrobimy jakieś porównanie do kolegów. I na tą chwilę wędkujemy. Więc nic. A więc poczekamy 60 minut. Jeśli nie będzie brania, ściągam obydwie i zakładam z powrotem pinkę, rezygnuję z łowienia na ochotkę, pęczek ochotek na rzecz pinki, ale czekamy jeszcze, trzeba być cierpliwym, zobaczymy. Więc czekamy i wędkujemy. No jednego małego leszcza mieli. No tak to cisza mówię, że nie bardzo coś się dzieje. Jednego leszcza małego. No. Na umie na pęczek
było podciągnięcie. Nie, tak powiedziałem, drodzy widzowie, zakładam pinkę jednak. Jednak pinkę, rezygnujemy z ochotek na rzecz pinki. To mówisz, że słabo. Słabo. No flipa. U ciebie było branie. Szarpało pierwszą z tej strony. No ale to. Ale Marcin, za ciepło jest też. Woda, wiesz, schodzi. Ciepło jest. Przewidzisz, jak jesteś ubrany. No może być niżej. No zobaczymy, posiedzimy, trzeba podnęcić. Jak było tak jak w zeszłym roku na minusie, to tu fajnie. Tak, no ale zobaczymy jeszcze. Wszystko przed nami, drodzy widzowie. Założę. Tydzień temu jak byliśmy, to woda parowała, było na minusie. Założymy pęczek białych i zobaczymy, jednak na białe wiatr się zmaga, a my założymy za 4 sztuki kolorowych, a nie będziemy żałować piątą i założymy kryla w koszyk. Mieszankę zarzucimy. Marcin pod drugi brzeg, a ja tu po środku, mniej więcej niedaleko. I czekamy na pinkę. To widzicie, słabo, nie? Jak słabo. Mówią, że jednego u ciebie ciągnie, tak? Nie, to nie u mnie. Nie? No i zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Zawsze, ja to wiesz, założę Dumblesa, nawet Marcin. Żółtego spróbuj. Założę żółtego i wezmę tego 3 mm. Założę, drodzy Państwo, to na bagneciku, jedną taką kuleczkę, tylko damy szucinę. Bo przy pondugi, żeby nie unosił mi się w toni, wiesz. A to jest wafters czy no ale wiesz, to jest taki miękki, on jest tonący. On jest... O, która? Warflet. To nie pop. On jest, wiesz, nurt ściąga i po prostu on jest tak lekki, że podbije go. A po co mi pół metra wyżej? Więc szucinkę małą dam na przyponie. I, drodzy Państwo, tak zrobimy. Pokażę Wam co i jak. Weźmiemy odpowiedni przypon. Z magnecikiem. Tak. Weźmiemy naszego tamblesika. O, i w tej pozycji tak to się będzie prezentowało. Tylko damy jeszcze do tego szucinkę. Szucinkę gdzieś 10 cm na oko i to będzie nam tak pracowało. Długi przypon, nie będzie w toni, tylko nisko i zobaczymy na to, ale to za chwilę ściągnę i zobaczymy, czy to da jakiś efekt. Trzeba próbować różnych rozwiązań, przynęt, więc zobaczymy to za chwilkę, a może i teraz. To jest szybka piłka. Zobaczcie. Ochotka nic. Więc ściągamy. Odstawiamy. I naszego Dumblesa. Przygotowany przypon.
Dobrze, ale go doprawię go. Dojadę go tym. No, no, czoskiem z tym. Wiesz? Damy zapach. I zobaczymy. Niech postoi tylko zanęta czoskowa. Niech stoi, zobaczę, czy coś na to się skusi. A nuż widelec, może to przyniesie jakiś efekt, nie bez ubrania. O to chodzi, żeby nie nałapać ryb, nałowić, tylko pobawić się trochę tym wędkarstwem. Albo coś większego wyciągnąć, więc trzeba próbować różnych rozwiązań. W dniu dzisiejszym, jak dla mnie, ochotka odpada, zostaje robactwo i na tą chwilę ten dambleśk. Mamy też kolor, w razie co założymy, tu jest różowy, to samo 6 mm, a teraz założyłem mini, to jest chyba 4 mm i szóstkę jeszcze mam. O, to jest białe, ale to ma, jechać ma to, proszę Państwa, ma telepać. Kijem, więc wędkujemy, czekając na rybę. A więc uderzenie było, tylko odeszłem umyć sobie rączki. Uderzenie miałem na ten, na warfelesa, wiesz? Było uderzenie, być może przynęta na dumbbellsiku jest za daleko włosa i za mało zahaczyło, ale dobrze jest. Jak już branie było, to mi się to podoba, więc nabijamy mieszankę. Najważniejsze, że branko było, szarpnęło konkretnie, więc coś chcę na to wydubać. Tylko tak jak mówię, trzeba dopasować przypon, długość, bagnecik też, długość włosa może być za daleko od haczyka, ale myślę, że jak to jakiś lesz zaś się to od razu z hakiem i nie będzie miał problemu się zaczepić, więc z powrotem ta sama śpiewka, nie inaczej. Dopalacz. Zawsze to jakiś smród zostanie na przynęcie. Dobrze. Jedziemy z tym koksem. Niesymetryczna pętla i tam blesik. Ok, nie ma co się wysilać daleko. Z wędkowaniem wystarczy bliziutko. Ryba, jak jest dobry towar i głodna, to podejdzie w miejsce tam, gdzie rzucamy. Dobra, i wędkujemy. Robactwo, dambles i czekamy na jakąś rybkę, bo już dawno coś nie wyciągnęłem z tej wody. Przynęta jest dobra, ten dumblesik, tylko ryba nie chce się zapiąć. Nie wiem dlaczego, co jest przyczyną. Hak jest przecież odpowiedni. Łapię, zmniejszymy odległość. Dobrze, więc przerzucamy. Nie, tak się uparłem na tego dumblesa coś złowić, że jednak dalej próbuję, tylko odległość trochę zwiększymy, szucinkę. Przecież powinno zahaczać, zobaczcie. Dobrze. Uwziąłem się, tak jak mówię, niesymetryczna pętla, mieszanka, czosnek, ser. Fajna ta zanęta jest, fajna, podoba mi się, pierwszy raz jej używam. Zobaczymy dalej, co z niej będzie, jakie będą efekty. Dopalimy. Dobrze. I
i się uwziąłem. Uwziąłem się, muszę coś złowić na tego tamblesa. Nie po to kombinuję, żeby później ściągać. I tak mówię, uparłem się, aby złowić coś na tamblesa. Tylko trzeba być cierpliwym i zobaczymy. A tą przerzucamy. Robaki przerzucimy. Przerzucamy. Tam też u kolegów nic się nie dzieje. Jesteśmy na bieżąco. Słabo z rybkami. Więc pora przerzucić teraz czerwoną mieszankę. Kryl z krwią suszoną. Zobaczcie, jaka bogata zanęta. Zobaczcie. Bogactwo smaku, kolor, kawałki peletów, smuga z krwi. O, ale kij wygięło. Na dumblesa mam. Zobaczcie, drodzy widzowie, na żywo. Aż pół wędki wygięło. Mówiłem, że na tego dumblesa przykombinuję i postaram się coś złowić, tylko zobaczymy co.